Siemaneczko, ja jestem Wanderpac, jak to jest Gothic 2 Noc Kruka. No to co, pomiędzy odcinkami tym razem trochę zrobiłem. Przyszedłem sobie też właśnie tutaj do tej kotlinki i byłem też wieżyk Sardasa, a w kotlince znalazłem sobie tego tego szczura, co mi uciekł, i kilka roślinek, a wieżyk Sardasa właśnie przeczytałam tą książeczkę, której nie zdążyłem przeczytać w poprzednich odcinkach. Okej, mam tutaj dziele lecznicze i jakąś osobę o imieniu Cavalor, którego zaraz poznamy. On zaraz zwiał tupor. Sweet, tylko że on jest oczywiście nie na nasze wymagania. Brakuje mi aż 25 siły. Dobra, to mamy lagi, gdyż ogółem tutaj powinny być gobliny, ale tym, jak widzicie, sobie już poradził z nimi. No, szybki był, naprawdę szybki był, ale nieważne. No i krzesło mi piekło, okej. Tutaj mamy kolejnego, jak to ja mówię, nieszczęśnika, który też będzie zawierał kilka itemków. O, dziki. O, ja pitole, dziki. Wiecie, że nie widziałam o nich? A przysięgam, nie widziałam o nich. Potem tam zejdziemy, gdyż dziki są troszeczkę silniejsze. O nie, o nic nie ma, o nic nie ma. Żartowałem. Ale jednak coś tutaj jest. Zwój, skórzany mieszek. I to by było na wszystko. Tak w ogóle to jeszcze nie włożyłem sobie poprzedniego skórzanego mieszka, więc tu mamy kilka moment, czyli 25 i tutaj mamy chyba 50. Tak, 50, okej. Okay. I stara kamienna tablica. Nie wiem, czy powiedziałam stara z angielskim akcentem, ale nieważne. Mam kilka lag jeszcze, sobie powiedziałem, weźmiemy. I kawalory. Gadaj ze mną. Mam już trochę tych lag. Okej. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w górniczej bez dolinie. Bez żebrak. Dobra, nazywasz się Cavalorn. Nazywasz się Cavalorn, tak? A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Do miasta? Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z górniczej doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. A, już tam byłem. Może powinieneś z nim porozmawiać? Mówię, o jest o Lesterze. Interesujący pancerz. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Szkoda. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Mm-hmm. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Wodny krąg, słuchcie. To były to oni byli przeciwnikami. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Okej. No to powiedz mi coś więcej. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Szkoda. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Tam pisał Watrasa. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Ale ja. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Wielki niezbadaną plan. Część? Gdzie niezbadana ona jest? Część? Nie mogę ci powiedzieć nic powiedzieć? Więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. O co ci chodzi? O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Hello. Mówię o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. I ograbiamy cię. Okej. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Kessa. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów.
No to mogę ci pomóc. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Ja sobie tak sam poradzę. Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Okej, ale potrzebujemy lepszego sprzętu. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. O, nóż na wilki. Dawaj. Tak. Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie. Wezmę je. To chodźmy. Chodźmy z... Dobra. Tylko mnie osłaniaj. Jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Okej, to sobie jeszcze założę nóż na wilki, trochę lepsze odlegi. I jeszcze spądrujemy sobie kuferek. Sztylecik, złoto i miksturka. Okej. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Idziemy mu pomóc, chociaż on sobie sam poradzi zresztą, więc never mind. Biedaku, nawet złota zaopiekuje się twoją bronią. No nie ma złota. O, i tutaj mamy już list gończy z moją mordką, ale pokażę wam innym razem, gdyż teraz spieszę się za kawalornem, tak. Ach, te korzenie, one mają taki klimat. Nie powinieneś tu przychodzić! Fight! Brago, okej, dawaj. Poradzisz sobie, kawalor, wierzę w ciebie. Wspieram cię duchowo. Widziałem. Ze mnie by sobie nie poradził. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta. Później... nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Oj, śmieszny jesteś, kawaler. Możesz mnie czegoś nauczyć? Okay. Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Never mind. Chce się czegoś... Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Przydałoby nam się jednak trochę skradania, prawda? Level upowałam, więc... Na miękkich podeszwach mamy większe szanse podkraść się niezauważenie do przeciwnika. Sąsiadki, strzeżcie się. Okej. Pozbieram sobie jeszcze tutaj kilka rzeczy. O, maczuga, spoko. Czarny grzybek, z niego wziąłem. Tu mamy sztylacik. I wiadomość. A ta wiadomość brzmi... Czekajcie, mam miecz. O, dobrze. O, fajnie, tylko że brakuje mi zręczności tym razem, więc... Okej, możemy sobie przeczytać wiadomość, tylko sobie jeszcze... Więc nie mam tu zapieczętowaną dla Watrasa, a ty mamy tą zwykłą. Fajnie mruczy? Okej. Podpisał się jako D. A D z tego co pamiętam może być... A dobra, nie będę spoilerował, co trudno tam. Okej, kufer. A w kuferku mamy... To, co było napisane w liście, czyli 30 sztuk złota. Okej. Okay. No to co, zmierzamy ku Corinis. Tak. Wiecie, co mi szkoda trochę? Że prawie nigdzie w Gothiku nie ma drzwi. Z tego, co jak gram w Gothika, znalazłem chyba tylko 8 drzwi. A każdy, na przykład, wejście do jakiegoś domu jest puste. Znaczy, wiecie, bez drzwi. A taki szczegół. Okej, okay, z tego spędzałem. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Coś jeszcze za beczkami? Ja nic nie ma. Kurczaczek. No, Corinis. Udamy się więc tędy. Tylko, że tutaj może być jakieś roślinki fajne, prawda?
Albo nie, trudno. Ewentualnie przeoczymy jedną czy dwie. O, ciemny grzybek! Jest! Ciemny grzyb, tak! Zawsze marzyłem o ciemnym grzybie. Bo to murzyn. Okej, wilk. Nie chcę zrobić, wyjmuj nóż na wilki, trzeba go wypróbować. Szut, szut, szut. No chodź tutaj, pod nóż. Jakie uniki, jakie skille, widzieliście to? No kurde. Nie no, kurde, tata było już... Ten nóż wymiata. Ale ten wilk miał takie skille, kurde. Po prostu uniki na 100% miał. Dobra, nevermind. Anyway, mam tutaj sobie taką, jak wiecie, kurkę, na którą z chęcią sobie wejdziemy. Chciałam powiedzieć, weźmiemy. What the fuck. Okej. Okay. I tutaj powinno być kilka roślin. O, są roślinki leczenicze. O, sweet. To mam jeszcze dole jedną. No i sobie zejdziemy z góry. Jest tutaj coś? Nie. Trudno. Bo znowu powiedziałam słowo trudno z angielskim akcentem. Dobra, nevermind. Roślinka lecznicza, roślinka lecznicza. I tutaj mamy właśnie taki ma... A nie, zostało mi coś? Nie, dobra. Tu mam taki właśnie malutki ołtarzyk. Maryi... Tfu, Inosa. Inosa Boga Dobra. Za którego możemy się... Cóż, pomodlić. Tylko sobie go jeszcze spętrujemy. Bądźmy dobrzy. I pomodlimy się za zero... Dziękuję. Beze mnie być sobie... Beze mnie stałbyś się Bogiem Dobra. Żartuję, żeby nie było. Zapisujemy sobie sejwik. I co? Idziemy. Tu mamy krwiopijców. Tyle. Okej. Okay. Come on, wy głupie ważki. No dawaj. Kurde. Ich jest trójka, więc gorzej jest. Dobra, dawaj. Mędy, dawaj. No. Siekaj. O kurde. Ale mnie jadą. Dobra, nie wiecie co? Ja muszę uciec. Kurde, czekaj, oddaję sobie, żeby je widzieć. Jaki fail! Prawie bym deadnął. Dobra, gonią jeszcze? Nie, okej. Okay. To był fail z mojej strony. Tak, brakuje mi... 45 życia. Okej, to sobie wezmiemy. Tak. I wezmiemy sobie jeszcze czarnego grzyba, ziomeczki. Nie leczenie, chcę... na kulę ulnia, bo to jest taki mniejszy czar, którego możemy wykorzystać na właśnie takie krwiopijce. Gdyż on nie nam się nie przyda. O, tak. Z tym to ja już sobie poradzę. Patrzcie, jak to się robi. Bezi, Karate Kid. O, proszę państwa. Jadę, tak się jedzie. Na krwiopijce. Niczego tu nie znajdę. One jak na razie nic nie mają. Właśnie to mają, tylko że my nie mamy umiejętności. Właśnie jak widzicie, żeby obrabiać ich. Ale trudno, uleczymy się troszeczkę. I tam mamy już dwa wilki, które zaciukamy. Tak w ogóle, to za mną jest farma, na którą dam się w kolejnym odcinku, gdyż ten już właściwie... nevermind. Okej, okay, mod wilk. Po prostu postaram się skończyć przed tą farmą, żeby był temat na kolejny odcinek. Tak. Okej, okay. Padły na hita. Okej. Okay. Okej. Brakuje nam 20 życia. Uzupełniamy i kontynuujemy. Jest tu coś jeszcze? Tu mamy kolejną kotlinkę. Tam, jak widzicie, są gobliny. O, Red Spawn Sweet. Tam są gobliny, do których pójdziemy raczej w kolejnych etapach gry. Gdyż, o, tu mamy jednego, ale samotnego goblina to możemy ciągnąć bez problemu. No, chodź tu. O, widzicie? Nóż na gobliny bardzo dobrze działa na... Znaczy, nóż na wilki bardzo dobrze działa na gobliny, tak. Dobra. No to mam tu farmat. Tu mamy kolejnego, znaczy właściwie, jakby powiedzieć, obywatela. Nie kolejnego, po prostu obywatela, który ma nazywa się Kantar. O, zwój, sweet. No to co, tu weźmiemy sobie jeszcze grabie, porozmawiałam z nim, będziemy kończyć ten odcinek. Kogo my tu mamy? Gadu. Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Rokaki? Wyglądasz na zbiega. Wszyscy może nawet jesteś byłym skazańcem z kop... Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie... Nevermind. Co chcesz mi zaproponować? Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszcz... Mogę ci pomóc dostać się do miasta. A ty wyglądasz jak tyłek. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć
i podpis gubernatora. Skąd go wziąłeś? Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba. A strażnicy nie będą cię nie zainteresowani. Właściwie to czemu by nie? Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien. Mhm. To chyba będzie najłatwiejszy sposób, żeby właśnie dojść do tego miasta. Co chcesz? Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Jaka posłuchaj, czcionka. Dostaniesz ode mnie ten glejt. Tak po prostu? Okay. Jeśli jednak spotkamy się w mieście, umowa stoi... Spaczko. Pewnie. Dawaj ten papier. Sobie, czemu by nie? Masz. Uważaj na nie. Jeszcze jedno. Nawet jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Spore. Wierz mi. Mhm. Pamiętam, gdzieś tak zrobiłem. Pokaż mi. Wybierz. Masz coś jeszcze? Mhm. To to jest kurde broń. Ale co, my sobie tutaj kupimy? Wiecie, co my sobie kupimy? Patelnię. Tak, kupię sobie patelnię. Muszę iść. A czemu? Jak to już w kolejnym odcinku Gothic 2 Noc Kruka. No to co? Mówił Wanderpasek, a to był Gothic. I do kolejnego odcinka. Ziomki. Siemka!